To jest pierwszy dzień działania klubu Octopus w Łodzi. Wielkie otwarcie, pierwsze seminarium z brazylijskiego jiu-jitsu za nami. Trener Tomasz Wujek, Piwowarski, razem ze mną. Pytanie, no dobrze, dzisiaj wiadomo, otwarcie, duży tłum, dużo seminariów, dużo technik. Jak to będzie funkcjonowało na co dzień? To będzie klub głównie kojarzony z brazylijskim jiu-jitsu, czy nie tylko? Jak gdyby będzie tyle samo treningów stójkowych, co i grapplingowych. 5 razy w tygodniu treningi BJJ przeplatane z submission, treningi od rana, jak i po obiedzie, tak? W dniach porannych, w takich już z doświadczenia wiemy też, że te godziny to jest najpóźniej godzina 8, tak? Gdzie ludzie albo wstaną, albo później mają jeszcze czas na chwilkę na to, żeby pójść albo do szkoły, na studia, bądź do pracy na godzinę 10. To też będą 3 razy w tygodniu od godziny 8 do godziny 9.30 zajęcia parteru, plus jeszcze do tego 2 razy w tygodniu poranne treningi stójki. No i cały szereg treningów i stójkowych, i grapplingowych po obiedzie, z czego 5 razy minimum w tygodniu będzie jiu-jitsu, tak? W wersji kimonowej i bez kimono. Bazujemy na osobach nowych dla tego sportu? Czy były pewne przetasowania na mapie łódzkiej sportowej, czy również właśnie będziemy liczyć na tych, że ci, którzy nie mają w tej chwili gdzie się podziać, bo coś tam nie wyszło, również są mile widziani na macie? Słuchajcie, to jest tak, że zapraszamy wszystkich serdecznie. Wiadomo też, że jak gdyby nie robimy nacisku, nie robimy jakiejś akcji promocyjnej, żeby nie daj Boże podkupować tych, którzy już są w innych klubach, tak? Stworzyło się to z potrzeby chwili. Będą ludzie przychodzić, którzy na początek na pewno, ci, którzy trenowali pode mną, bądź pod trenerem Jankiem Munarczykiem, który jest ze mną równoprawnym jak gdyby trenerem w Octopusie łódzkim. Nie jest to, że ja jestem head coachem, a trener Janek jest drugim trenerem. Jesteśmy na tym samym levelu jak gdyby, tak? Jako trenerzy. Będziemy razem to prowadzić. No oczywiście to jak każda akademia będziemy duży nacisk kładli na nowy nabór, tak? Bo jak gdyby po to, żeby rozwijali się, żeby klub się rozwijał, żeby rozwijali się starsi zawodnicy, muszą przychodzić nowi i trzeba dla nich atrakcyjną propozycję jakąś stworzyć, żeby byli, żeby przychodzili. Dlatego też jest taka różnorodność tych treningów, żeby ludzie, którzy pracują na zmiany, mogli przyjść też i od rana, i po obiedzie, tak? Czyli będzie bardzo mocna akcja promocyjna na nowy nabór, tak? Mówię na nowy. Będziemy oczywiście bazować na tych, tak jak powiedziałeś, którzy nie wiedzą, gdzie się podziać, różne animozje, no nie chcą gdzieś tam chodzić, tak? Wiadomo, to tak bywa, tak? Ale też bardzo mocno będziemy pracować nad tym, żeby nowi ludzie przychodzili, tak? Tak powiedział to nasz profesor Draculino, że jak gdyby kwintesencją działalności każdej akademii powinni być świeżi adepci, tak? Czyli to jak gdyby to później buduje w perspektywie czasu mocną i prężnie działającą akademię, tak? Żeby trzeba się na tym skupić, trzeba, nie? Nie tylko chcemy, ale trzeba, po prostu trzeba. To jeszcze na koniec, kiedy w takim razie poza nazwą już kojarzoną Octopus Cup pojawi się Octopus Team, który będzie na różnych zawodach również funkcjonować jako jedna grupa? Tak, no to jest troszeczkę bardziej złożona sprawa. Octopus Team już ma jak gdyby 3 filie. Jesteśmy w mocnej współpracy z Akademią Bone Breakers, która jest też w rodzinie Gracie Barra Draculino Team ogólnopolskiej, europejskiej, tak? Przepraszam, teraz jeszcze tak jak gdyby mocniej zawiązaliśmy współpracę z nimi i oni będą mieli nazwę też łamane dwuczłonowe Bone Breakers przez Octopus. Jest akademia jeszcze w Pabianicach okolicznych, tak, którą prowadzę ja z trenerem Dominikiem, wspiera nas też trener Janek. Jak gdyby no na razie mamy te 3 filie. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy by chcieli z nami współpracować. Jesteśmy członkiem dużej grupy, dużej akademii Draculino Team Polska. I no myślę, że to jak gdyby odnośnie tego pytania, o którym mówiłeś, że startować pod Octopus Team, my jak gdyby jesteśmy zobligowani do tego i chcemy też, tak, że w dużych zawodach startujemy jako Gracie Barra Team Draculino, tak? Czyli no daleko nam jeszcze do takich marek jak Copacabana, tak, która ma kilkanaście akademii, czy teraz mocno rozwijająca się Gorilla. Ale trzeba też pamiętać o tym, że te akademie też mają swoich zwierzchników, czyli na arenie europejskiej startują też pod określonymi nazwami, nie są to tylko stricte Copacabana czy inne rzeczy, tak? Czyli to też trzeba o tym pamiętać, tak? Czy ktoś zupełnie nowy, czy już z pewnym doświadczeniem, to jest miejsce, które faktycznie trzeba sprawdzić w centrum Polski, więc dojechać łatwo, jeśli z Łodzi, to też przynajmniej na jakiś trening trzeba wpaść, żeby zobaczyć. Dziękuję bardzo. Wielkie dzięki, trzymaj się.